to, co pomiędzy kibicami się dzieje, to mnie kompletnie nie interesuje. Ja jestem zawodnikiem i to jest moje życie. Żużel jest czymś, co kocham po prostu robić i przy okazji mogę z tego żyć, pozwolić sobie na rodzinny wyjazd na wakacje, więc staram się robić swoją pracę, że tak powiem, wykonywać jak najlepiej. I tam te sprawy kibicowskie kompletnie nie powinny być łączone z nami, zawodnikami. No właśnie, no bo a zarówno ty, jak i Przemek, twój brat, z Leszem byliście bardzo związani. Dzisiaj ty jeździsz we Wrocławiu, on jeździ w Zielonej Górze, ale rozumiem, że to jest czysty sport, a dalej gdzieś w sercu Byczek jest. No jasne, no te takie, mówię, że te sprawy pozatorowe zawodników, może nie, że kompletnie nie interesują, bo fajnie by było, jakby wszyscy byli przyjaźnie nastawieni do siebie i cieszyli się tym, że są na stadionach i żeby była sympatia po prostu, tak by było najlepiej, aczkolwiek no tego nie zmienimy. Tak jest w każdym sporcie, kibice kibicują swojej drużynie i starają się dopingować, wkurzają się tak jak my, więc wszystko na miejscu, zawsze tak było i tak będzie.